Chciałbym dzisiaj omówić z Wami pewną przerażającą perspektywę. Choć nie da się jej ani dowieść, ani ostatecznie wykluczyć, to bawiąc się w filozofię religii, niewątpliwie trzeba ją przetrawić. Bo na główne danie chciałbym Ci zaserwować wizję Boga, który jak najbardziej istnieje, ale daleko mu do doskonałości. Dlaczego uważam taką opcję za absolutnie przerażającą? Powiem tak, gdybym mógł wybierać spośród trzech opcji, istnieje doskonały Bóg. Nie ma żadnego Boga. Istnieje Bóg, ale powiedzmy ułomny. To oczywiście najchętniej widziałbym opcję doskonałej istoty wyższej, która ma na nas wszystkich doskonały plan. Jeśli tylko zrobimy odpowiedni użytek ze sprezentowanej nam przez tą istotę wolnej woli, to wszyscy razem z nią spędzimy radosną wieczność po śmierci. Jeżeli jednak doskonały Stwórca nie może istnieć, to absolutnie preferowałbym niebyt i nicość ponad kapitana okrętu zwanego Wszechświatem, który nie wie, co robi. Lub ewentualnie doskonale wie, ale służy to tylko i cały Wszechświat, i my biedni. Jego odwiecznej rozrywce. Skąd jednak w ogóle pomysł na wadliwego Boga? I'm disappointed in you, Adrian. I'm very disappointed. Nie przypadkiem nawiązuje do doktora Manhattana z komiksu i filmu Watchmen. Swoją drogą polecam. Ja jako żądny akcji studenciak totalnie nie doceniłem tego filmu. A ostatnio przekonałem się, jak wysmakowane to dzieło. Sam twórca postaci, Alan Moore, twierdził, że doktor Manhattan ma być symbolem postmodernistycznego Boga. Bo Manhattan jest ciekawym przykładem niby boskiej, ale jednak niedoskonałej istoty. Praktycznie niezniszczalny, o niewyobrażalnej mocy władania atomami, prawie wszechwiedzący. Potrafił nawet widzieć fragmenty przyszłości. A jednak uczuciowy, podatny na manipulacje, miotający się z własnymi wyborami moralnymi niczym słabiutki człowieczek. W końcu jest tak zmęczony naszą Ziemią i jej problemami, że teleportuje się w piść daleko do innej galaktyki. Aha, uwaga, spoiler. No dobra, ale nie mieszajmy kolejności. Ponieważ to nie film Watchmen zainspirował moje dzisiejsze rozważania, a jedynie odrobina logicznego myślenia. Bo z popularnym u nas na Ziemi Bogiem jest jak zwykle pewien problem. Jak myślicie, co oznacza, że Bóg jest doskonały? Jaka jest definicja tej doskonałości? Otóż główny nurt teologii uznaje, że Bóg jest nieśmiertelny, a do tego omni razy cztery, czyli omniscentny, inaczej wszechwiedzący. Omnipotentny, czyli wszechmocny. Omnibenewolentny, co znaczy wszechdobry. Sprawdzałem w słowniku, jest takie słowo. Inaczej nieskończenie i perfekcyjnie dobry. Oraz omniprezentny, wszechobecny. Czyli łopatologicznie jest naraz w każdym miejscu i w każdym czasie. Jak już mówiłem, takiego Boga brałbym w ciemno. Gdyby nie fakt, że taka definicja doskonałego bytu nie trzyma się kupy. Jest wewnętrznie sprzeczna. Daruję sobie dzisiaj nawet zabawne paradoksy w stylu, czy Bóg może stworzyć kamień tak ciężki, że sam go nie podniesie. Skupmy się na tym, co boli najbardziej. Jeśli Bóg jest wszechwiedzący i wszechobecny, w tym w przyszłości, to znaczy, że zna przyszłość. Jeżeli zaś przyszłość może być mu znana, to znaczy, że ona już niejako istnieje, już jest dokonana. A więc kwestia wolnej woli, naszych jakichkolwiek wyborów, jest tylko iluzją. Odgrywamy po prostu bezwolnie nasze rulki, które Stwórca nam już wymyślił. Oznacza to też, że jeśli ktoś czyni coś złego, to nie czyni tego z własnego wyboru. Powtórzę, skoro przyszłość jest już dokonana, to nie ma żadnych prawdziwych wyborów. A dlatego, że boski scenarzysta mu to tak zapisał. Winnym zła jest więc Stwórca, Bóg. Co więcej, tylko część ludzkości zostanie wynagrodzona za swoje życie niebem, bo część trafi do piekła. Skoro jednak mielibyśmy nie mieć na to żadnego wpływu, to wieczne szczęście i wieczne cierpienie zależałyby tylko od widzimisię wszechmocnego. Czy więc taką istotę można nazwać omnibenewolentną, czyli idealnie, nieskończenie wszechdobrą? Oczywiście powiedzieć można wszystko, ale w tym wypadku tylko odrzucając zasady logiki, której wszechświat, nawet jeśli jest stworzony przez Boga, bardzo konsekwentnie się trzyma. Ale może jesteśmy w naszej religijności zbyt zachłanni. Może niepotrzebnie plączemy Boga w przyszłość. Załóżmy jednak, że Bóg jej nie zna, bo ona po prostu nie istnieje. Jeszcze nie istnieje. A więc mamy wolną wolę. Wolny wybór. Hurra! Co ciekawe, taką wersję zdawałaby się nawet sugerować Biblia. Bóg wystawia tam przecież na próbę m.in. Abrahama, sprawdzając, czy poświęci mu swojego jedynego syna Izaaka.
lub też zakładając się z diabłem o wierność Hioba. Czy taki Bóg, tylko minimalnie wybrakowany, nie byłby dla nas opcją w sam raz? Co kto lubi, ale ten pakiet cech nadal się niestety nie dopina. Bo jeśli Bóg nie znałby przyszłości, to nie mógłby być też pewien konsekwencji swoich własnych czynów. Musiałby więc, choćby nieumyślnie, raz na jakiś czas czynić zło. Jego plan na nas też byłby dość ryzykowny, bo założenia założeniami, ale skoro różnie może się to skończyć, cholera, w żadnej opcji Bóg nie da rady być wszechdobry. A skoro na pewno nie jest tak dobry, jakbyśmy chcieli, strach się bać. Mój ulubieniec Nietzsche, choć znany głównie z powiedzonka God ist tot, Bóg umarł, lubił też mawiać, że istnienie i świat są usprawiedliwione tylko jako zjawiska estetyczne. Pytanie dla kogo, jak pokręconej istoty, ten cały estetyczny, galaktyczny spektakl miałby się odbywać. Dlatego ja, rozważywszy powyższe, pozostanę jednak przy ateistycznych nadziejach. Wiem jednak, że wielu, jak duński filozof Kierkegaard, stwierdzi, że tu nie ma przecież żadnej sprzeczności, bo rozumowe rozważanie wiary jest samo w sobie sprzecznością. A wy? Jaką strategię radzenia sobie z problemem Boga przyjmujecie? Aha, a jeśli wierzycie, że ten niedoskonały kanał ma mimo wszystko sens istnienia, to subskrybujcie, lajkujcie, szerujcie. Niech świat się dowie. Cześć.